Cześć, tu Piotrek Marciniec. Zapraszam serdecznie do następnego etapu zabawy Poznajmy się. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań na Instagramie w następną środę. Następną osobą do nominacji będzie nasz tygrys z Wołomina, Adaś Pazio. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa w Włóczykiju? No nie ukrywam, że wszystkie potrawy z Włóczykija bardzo lubię, ale najbardziej przypodobała mi się tortilla z kurczakiem. Oczywiście z frytkami z batatów. Dzięki Kawani za to pytanie. Wiem, że Ty codziennie tam jadłeś, więc na pewno Włóczyki odczuł to finansowo, że już Ciebie nie ma w Siedlcach. Kolejne pytanie. Piotrek, jakie było Twoje odczucie, gdy zdobyłeś pierwszą bramkę dla Pogoni? No, na pewno pozytywne, jak po każdej bramce strzelonej dla swojego klubu. Dla mnie szczególna ta bramka była też fajnym odczuciem, bo strzeliłem ją na terenie, gdzie się wychowałem w Rzeszowie. I to było bardzo satysfakcjonujące, szczególnie, że zdobyłem tą bramkę na początku meczu i później jakoś to ruszyło fajnie. Kolejne pytanie, na dłużej w Pogoni? No obecnie na 2 lata, co będzie dalej to zobaczymy, czas pokaże. Mam nadzieję, że wypełnię kontrakt, który mnie obowiązuje i mam nadzieję, że zrobimy fajny wynik z Pogonią przez ten okres. Awans w tym sezonie do pierwszej ligi jest realny. Na pewno realne, tak jak wszystko jest realne w piłce nożnej, tylko że takie spekulacje i pompowanie balnika to nie ma sensu przed ligą czy na początku sezonu, bo według mnie takie teorie i plany można snuć dopiero po rundzie jesiennej, bo w tej lidze jest tak, że każdy z każdym może wygrać, więc nie nastawiałbym się. My robimy wszystko, żeby się przygotować jak najlepiej do następnego meczu i mam nadzieję, że będziemy w każdym meczu walczyć o 3 punkty i je zdobywać, a jak się nie uda, jak to mówią, jak nie możesz wygrać meczu, to go zremisuj. I tak będziemy się starać robić. Kolejne pytania, czy jest forma? No jak widać po ostatnim meczu to forma jest, ale raczej do ciasta. Więc mam nadzieję, że następny mecz będzie lepszy. Jak tu mówią, jesteś dobry jak Twój ostatni mecz, więc mam nadzieję, że się poprawimy w sobotę z Resovią. Zapraszam wszystkich serdecznie, godzina 17, stadion Pogoni. Kolejne pytanie, ile trenowałeś jak byłeś młody? 16-18 lat i jak wyglądały Twoje treningi? No czy byłem wtedy młody? No 16-18 lat na zachodzie się już nie jest młodym zawodnikiem w tym wieku. W Polsce jest tak, że ma się 25 lat i jest się młodym, perspektywistycznym zawodnikiem. I to według mnie w polskiej mentalności jest do poprawy, ale jak trenowałem? Wtedy uczęszczałem do szkoły mistrzostwa sportowego w Łodzi i trenowaliśmy podobnie jak teraz w seniorskiej piłce, czyli przeważnie 2 treningi wtorek i codziennie po treningu mecz mistrzowski w weekend. Jak się czujesz w Pogoni? No w Pogoni się czuję bardzo dobrze i w klubie, i miasto Siedlce bardzo fajne, przyjazne dla życia. Ja nie potrzebuję dużego miasta, żeby się fajnie w nim czuć, fajne, spokojne miasto. Jest parę atrakcji, gdzie można się wybrać, więc dla mnie bardzo pozytywnie. No jest moje chyba ulubione pytanie, od kiedy jesteś łysy? Łysy jestem od jakiegoś roku bodajże, bo powiem Wam szczerze, że nie wiem jak wiecie, że łysienie jest spowodowane dużym stresem. No a jak piłka leci w stronę Piotrka Smołucha, to jednak serduszko bije troszkę mocniej i to jest chyba tym spowodowane. Kolejne, jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką? No, przygoda z piłką chyba jak każdego młodego chłopaka, na podwórku od małego się gdzieś tam ta piłka towarzyszyła, kopała się ją ze znajomymi, z kolegami, z braćmi, ale pamiętam jak kolega kiedyś w sobotę, nie pamiętam dokładnie który to był, ile miałem lat, ale wpadł do domu i krzyknął, że jest okazja, że stworzą jakiś rocznik, że będziemy mieli sekcję piłkarską, możliwe treningi, że trener, że fajnie to będzie wyglądało i pamiętam, że od razu nic nie zrobiłem, nawet nic się nie ogarniałem, tylko od razu na stadion i żeby się zapisać, więc tak to ruszyło. O, i jest kolejne fajne pytanie. Jak się mieszka w moim pokoju? Pozdrowienia Michał dla Ciebie. No niestety od jakiegoś czasu już się nie mieszka w Twoim pokoju, bo zmieniłem mieszkanie po Dareczku Brąglu, którego serdecznie pozdrawiam. A jak się mieszkało w Twoim pokoju? No fajnie, tylko że jakoś milej było odwiedzać Ciebie jako gość do tego pokoju, a mieszkało się z nim bardzo pozytywnie. Kto jest najlepszym zawodnikiem w drużynie? No powiem tak, oprócz Piotrka Smołucha, no wyróżniłbym, jeśli chodzi o typowe aspekty piłkarskie, Bartka Wiktoruka, ale myślę, że każdy z nas ma jakieś tam swoje atuty i wady i myślę, że tworzymy fajny zespół, który może coś osiągnąć w najbliższym czasie i nie rozpatrywałbym tego, czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy, bo piłka nożna jest sportem zespołowym i ważne jest to, żeby cała drużyna się uzupełniała, żebyśmy sobie pomagali na boisku. No, nie myślałem o używaniu szamponu DX2. Myślałem, nawet go używałem przez dłuższy okres czasu, nie polecam, no, przynajmniej na mnie to nie pomogło, używałem go 3 miesiące, wydałem troszkę pieniążków i nie jestem zadowolony, dla mnie łapka w dół. 3 sierpnia gracie w Pytanie w Resovia, ale z Resovią macie plany taktyczne? No, plany taktyczne są na każdy mecz, ale no, nie będę szczegółów tych planów zdradzał, ponieważ może ktoś oglądać nas z Rzeszowa i mogliby nas rozpracować, więc to sobie odpuśćmy, ale plany mamy spokojnie, pomysł na mecz jest. Jak widzi Pan ten sezon w wykonaniu Pogoni? Powodzenia. Za powodzenia dziękuję. A jak widzę ten sezon? No, tak jak mówiłem wcześniej na poprzednim pytaniu, że no staramy się dawać wszystko w każdym kolejnym meczu i nie rozpatrywać tego, czy będziemy walczyć o jakieś tam cele, czy nie walczyć. Liczy się każdy kolejny mecz i myślę, że mamy fajny zespół i coś osiągniemy. Podobno do jednego z mieszkań kolegów już nawet nie pukacie. Co tam robicie? No, że nie pukamy, dlatego że kolega ma bardzo fajnego psa o imieniu Songo, który na dźwięk pukających rąk do drzwi, no troszkę robi się agresywny, więc wchodzimy z fronta. A co tam robimy? No, jak to klasyczna świetlica osiedlowa. Oglądamy mecze, gramy w gry planszowe, różne atrakcje. Co nam przygotuje Piotrek Smołuch? Jaki był Twój idol z dzieciństwa? No, bodajże 2002 roku kibicuję mocno Liverpoolowi za granicą, więc jako ikona tej drużyny i całego klubu Steven Gerrard zdecydowanie. Piotr Smołuch mówi, że trzyma szatnię. Czy to prawda? No, powiem tak, żeby chłopaka nie zdołować, trzyma szatnię. Czy sądzisz, że Piotr Smołuch jest za niski na bramkarza? Zdecydowanie tak, chociaż sobie wmawia, że nadrabia innymi aspektami, jest za niski. Z techniką na bakier, zdecydowanie tak. Na jakiej pozycji na boisku czuje się najlepiej? Ogólnie w środku pola raczej, bo tak występuje w seniorskiej piłce, ale głównie 8-10 to są takie pozycje, na których się najlepiej czuję, chociaż u nas w drużynie jest tak, że w tym co my teraz gramy i prezentujemy na boisku, ta wymienność pozycji jest bardzo w środku pola duża, więc 6, 8 czy 10 to nie robi różnicy. Co planujesz robić w Mikołajki? Pomidor? Dzięki wielkie za obejrzenie filmiku, mam nadzieję, że się podobało, chociaż w roli głównej ja, więc może być troszkę słabo, ale mam nadzieję, że będzie pozytywnie i zachęciłem Was do dalszej zabawy. Do następną osobę nominuję Adasia Pazio, naszego Tygrysa z Wołomina. Dzięki wielkie, pozdrawiam i do zobaczenia na meczach przy Jana Pawła II. Cześć!